Z tej strony Paulina Klimek i jesteśmy przed KSW numer 76, a ze mną jest Artur Szczepaniak, bohater karty walk, która odbędzie się już w sobotę i przed nim nie lada wyzwanie, bo walczycie o mistrza Beneluxu, tak było utarte w trailerze, prawda? Tak, tak jest. Zobaczymy, kto będzie najlepszy w Beneluxie. Nie wiem. Więc na pewno znałeś Briana wcześniej, gdzieś musiał ci się przetoczyć przez swoją myśl, mogłeś widzieć jego walki, mogliście mieć jakichś wspólnych sparring partnerów lub jakichś wspólnych zawodników. Jak to wygląda, jak wygląda analiza, przygotowanie pod niego tym razem? Znałem Briana z... Kiedyś walczyłem, kilka lat temu walczyliśmy na tej samej gali, więc znaliśmy się tak, o Brian Hoy, dobra, słyszałem o nim. Znany był, bo walczył na gołe pięści i to wszystko. Później weszł do KSW i było tak, mówię, co czym wygra z Pietrzakiem, będzie ładny mecz. Później kiedy rozmawialiśmy, był na numerem 3, my byliśmy w planach, żeby walczyć z kimś 105, on był na numerem 3, więc dla nas dobrze wyszło, że dostaliśmy jego przeciwnika. Brian zaskoczył tak naprawdę nas w swoim debiucie, ponieważ Pietrzak był wtedy faworytem, ale pokazał się ze świetnej strony i pokazał te takie swoje szaleństwo w klatce, swoją eksplozywność, ale ty też jesteś znany z tego, że no nie jesteś prostym przeciwnikiem. Rekord mówi sam za siebie, twoje umiejętności i również twój debiut, który był no, spektakularny, więc jak oceniasz ten debiut Briana? Tak jak mówiłaś, był Pietrzak był właśnie tak faworytem, tak? Nikt nie wiedział, że Brian wygra. Brian walczył zawsze 70 kilo, chyba mi się zdaje, tak? Jako lightweight. Przyszedł do wagi 77 i nagle znokautował numer 3. Każdy był zdziwiony, tak? Ale taki jest sport, taki jest MMA. Nie możesz nigdy powiedzieć, że on wygra na 100%. Zawsze jest jakaś szansa, żeby twój przeciwnik, jeżeli nie jesteś aktywny, niedobrze się przygotowałeś, albo jesteś zestresowany, zawsze jest taka możliwość, że możesz przegrać właśnie w taki sposób. Brian jest znany z tego, że ta siła jego uderzeń jest bardzo mocna, robi wrażenie na przeciwniku, więc domyślamy się, że pewnie w stójce będzie chciał poprowadzić tę walkę. W jaki sposób ułożyłeś swoje przygotowania pod Briana? Czy było więcej stójki, parteru, czy równo rozłożyłeś te wszystkie płaszczyzny? Wszystko trenowałem. Ulepszałem stójkę, parter, zapasy. Próbowałem się ulepszać, tak? Jako siebie, jako na ten, na tą walkę, żeby pokazać najlepszego siebie, ale i tak trenowaliśmy na ten sposób, żeby móc wygrać tą walkę i zobaczymy, jak będzie właśnie w sobotę. W trailerze opowiadałeś, że to bardzo dużo dla ciebie znaczy, że możesz walczyć dla KSW, która jest polską organizacją, ty masz polskie korzenie, pomimo, że nie mieszkasz teraz w kraju, to jest to dla ciebie bardzo, bardzo duża rzecz, że możesz być częścią właśnie tej organizacji. Powiedz mi, czy taki emocjonalny ładunek, czy on sprawia, że jest to dodatkowa presja, czy bardziej dodatkowa motywacja do występu przed Polakami? Dla mnie to jest duma walczyć właśnie tutaj w Polsce. I także tak jak mam rodzinę w Polsce, która mi zawsze pisze SMS, a super, że walczysz w Polsce, kiedy walczysz, gdzie walczysz, czy możemy przyjść oglądać. Dla nich to łatwiej, bo mogą z Polski do Grodziecka Mazowieckiego, to jest no, godzinka jazdy albo dwie, więc dla nich to jest łatwiej, tak? I ci kibice, co u mnie w Belgii mieszkają, przelatają samolotem, robią więcej kilometrów, ale i tak ci, co chcą, to przyjeżdżają, więc dla mnie to jest radość walczyć tutaj, tak? Mi to obojętnie z kim, kiedy, zawsze, gdy jestem tu właśnie, czuję się w domu i to jest dla mnie najważniejsze. To my się też cieszymy, że jesteś tutaj z nami, że zasilasz naszą organizację. Ostatnie pytanie ode mnie, walka wieczoru. Sebastian Rajewski i Saladin Parnas. Bardzo ciekawe zestawienie, były tam roszady, bo Marian miał walczyć, ten teraz pas to jest interim. Jak wyczuwasz tę walkę, kto może być zwycięski w niej? Saladin będzie pierwszy raz walczył w wadze 70, tak? Tak. Rajewski już jest znany w tej wadze. Będzie ładna bitka, ale bardziej stawiam na Saladina. On jest bardziej taki nieprzewidywalny, bardzo dobrze się rusza stójka, jak i parter. Pokazał właśnie w walce z Rutkowskim, jaki dobry ma parter i dobrze się rusza, więc się też jednak Saladin zgarnie ten tymczasowy pas. Dziękuję ci bardzo za ocenę, a ja tylko przypomnę wam wszystkim, że jeżeli chcecie obejrzeć zmagania Artura na sobotniej gali KSW 76, możecie to zrobić na dwa sposoby, albo na platformie Viaplay, albo również jeżeli jesteście poza granicami kraju, możecie odpalić kswtv.com. Teraz słówko dla ciebie, żebyś mógł zaprosić swoich fanów do oglądania twojego występu w sobotę. Zapraszam wszystkich na oglądanie walki przez Viaplay, tak jak mówiłaś. Będzie dobra bitka, będzie piękna gala. Nie uciekajcie od telewizorów, kupujcie pay-per-view i oglądajcie nas. Dziękuję ślicznie. Piątka. Dziękuję.